głos panu prezydentowi Kagame. I proszę o wygłoszenie uwag wstępnych. Excellency Andrzej Duda, panie prezydencie Andrzej Duda, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, wysocy funkcjonariusze, ministrzy z Polski i Ruandy, szanowni państwo, pan prezydent Duda, jeszcze raz chciałem podkreślić, że jest to honor, zaszczyt tutaj pana gościć pana i pana delegację w Ruandzie. Ruanda i Polska dzielą bardzo, bardzo ścisłe, łączą bardzo ścisłe więzy, przyjaźni i współpracy, i to już od wielu lat ma miejsce. Rząd Polski bardzo dużo włożył wysiłku w rozwój wzajemnych, znaczy w rozwój swoich krajów. Jestem bardzo wdzięczny. I tutaj na przykład polskie wsparcie bardzo od dłuższego czasu do takiego centrum edukacji dla dzieci słabowidzących. Ten instytut przyniósł bardzo dużo zmian w życiu wielu ludzi, dzieci. I to jest coś, co warto naprawdę podkreślić. Także bardzo dziękuję. Nasza współpraca na polu edukacji również przyniosła bardzo pozytywne wyniki. Wielu ruandyjskich studentów studiuje na polskich uniwersytetach. Do dzisiaj studiuje. Panie prezydencie, mam nadzieję, że bardzo mam dużo, wiążę duże nadzieje z naszym polsko-ruandyjskim biznesem, rozwojem współpracy biznesowej. Tutaj mamy list intencyjny. I to nasze spotkanie będzie szansą dla naszych prywatnych sektorów, żeby dostrzec wszystkie możliwości współpracy na wielu polach między naszymi krajami. Nasze dwa kraje właśnie podpisały to porozumienie o zielonych technologiach, ochronie środowiska i rozwój tych branż jest bardzo ważny, żeby nasze kraje stały się bardziej odporne na wstrząsy, na zewnętrzne i na wszelkie globalne impulsy negatywne, które mogą. Tutaj również uzyskaliśmy bardzo wiele razem, współpracując. Dyplomatyczne stosunki między naszymi krajami mają bardzo solidne. Robimy tutaj duże postępy. Ekscelencjo, jeszcze raz chciałem podziękować za przybycie do Ruandy. I jestem pewny, że będziemy jeszcze się spotykali i będziemy mogli współpracować przy rozwoju tego bardzo mocnego partnerstwa. Mam nadzieję, że podoba się panu pana pobyt tutaj wśród nas. Dziękuję za to zaproszenie. Chciałem tutaj zaprosić pana prezydenta. Ekscelencjo, panie prezydencie, szanowni państwo, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi Paulowi Kagame za zaproszenie do odbycia tej oficjalnej wizyty tutaj w Ruandzie wraz z polską delegacją. To dla mnie bardzo wzruszające, a jednocześnie ogromnie ważne, bo to jest pierwsza oficjalna wizyta głowy polskiego państwa, prezydenta Rzeczypospolitej tutaj w Ruandzie od samego początku, od kiedy istnieją nasze relacje dyplomatyczne od 62 lat, więc jest to moment bardzo ważny. Ale chcę z całą mocą podkreślić moją ogromną wdzięczność dla pana prezydenta za intensyfikację tych relacji polsko-ruandyjskich na przestrzeni ostatnich lat. To Ruanda otwarła swoją ambasadę w Warszawie,
to Rwanda przyjęła tutaj pierwszych polskich przedsiębiorców, to pan minister spraw zagranicznych Rwandy, obecny tutaj dzisiaj z nami, pan Vincent Biruta, dwukrotnie był obecny w Polsce w ciągu ostatnich 2,5 roku. Ja także miałem spotkania z panem ministrem. To dzisiaj będzie kolejne spotkanie polskich i rwandyjskich biznesmenów tutaj w Rwandzie, w Kigali, którzy będą rozmawiali o wzajemnych relacjach, o rozwoju wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, o rozwoju biznesu. Cieszymy się z tego w Polsce ogromnie. My poszukujemy wiarygodnych partnerów w krajach Afryki, przede wszystkim takich, którzy wyznają wspólne dla nas wartości, którzy mogą nas także zrozumieć razem z naszymi trudnymi dziejami. Nie mamy żadnych wątpliwości, że tutaj w Rwandzie pod tym względem absolutnie znajdujemy zrozumienie i znajdujemy przyjaciół. Tym bardziej ta wizyta jest dla mnie ogromnie cenna. My Polacy jesteśmy społeczeństwem ludzi ciężko pracujących, ale zarazem, którzy rozumieją wartość swojej pracy i mają głębokie przeświadczenie o tym, że właśnie dzięki tej pracy, ciężkiej pracy, są w stanie osiągnąć najwięcej. Że nic nie przyjdzie samo, że musi zostać wypracowane rzetelnym i uczciwym wysiłkiem. Wiemy, że niepodległość, suwerenność nie jest nam dana raz na zawsze, bo na przestrzeni ostatnich 200 lat traciliśmy ją i to nie raz. Straciliśmy ją pod koniec XVIII wieku, straciliśmy ją w XX wieku, w istocie poprzez II wojnę światową, poprzez to, że później przez ponad 40 lat byliśmy w sowieckiej strefie wpływów jako kraj nie w pełni suwerenny, nie w pełni niepodległy. Odzyskaliśmy ją dzięki Solidarności, dzięki wsparciu Ojca Świętego Jana Pawła II, ale wcześniej przeżyliśmy dramat II wojny światowej, straszliwej hekatomby, w trakcie której zginęło 6 milionów polskich obywateli, zamordowanych w czasie Holokaustu, zamordowanych po prostu w czasie okupacji hitlerowskiej, a także przez terror sowiecki, wywiezionych na Sybir, zginęło w walkach. Przeżyliśmy straszliwe tragedie. I dzisiaj rozumiemy, co to znaczy spokojny, systematyczny i pokojowy rozwój. I tego właśnie chcemy. Chcemy spokojnego, pokojowego rozwoju. Chcemy budować naszą pomyślność, chcemy budować nasz dobrobyt z daleka od wszelkich wojen, z daleka od wszelkich konfliktów. Nie mamy żadnych wątpliwości, że tutaj w Rwandzie znajdujemy takich przyjaciół, którzy dokładnie rozumieją nas i dokładnie tego samego właśnie chcieliby dla siebie, żeby mogli się spokojnie rozwijać, budować swoją pomyślność, rozwijać swój biznes, żyć spokojnie w swoich domach, w swoich rodzinach. Dlatego wierzę w to głęboko, że możemy zbudować między naszymi krajami także na przyszłość bardzo głębokie relacje. Podpisane dzisiaj zostały dwie umowy pomiędzy Polską a Rwandą na współpracę w dziedzinie także i wysokich technologii, wspólne działania w zakresie ochrony środowiska. Ale wierzę w to, że te relacje będą pogłębiane także poprzez studentów, poprzez młodzież, która z Rwandy dzisiaj studiuje w Polsce. Mam nadzieję, że będzie tej młodzieży jeszcze więcej. Chcielibyśmy, żeby nasze uczelnie w Polsce szerzej przedstawiały jeszcze w Rwandzie swoją ofertę edukacyjną. Zapraszałem dzisiaj także młodzież rwandyjską zainteresowaną studiami wojskowymi w Polsce do naszych akademii wojskowych, aby skorzystać z naszej oferty edukacyjnej w najwyższych standardach. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem prezydentem także i o, mamy nadzieję, również i przyszłych inwestycjach. Dzisiaj będę miał przyjemność odwiedzić wspólną inwestycję polsko-rwandyjską, jaką jest Luna Smelter Huta Cynku tutaj w Rwandzie, która została właśnie restrukturyzowana
wspólnymi siłami polsko-ruandyjskimi. Dzisiaj współprowadzi ją polska firma, więc jest to, można powiedzieć, taki modelowy przykład dobrej współpracy. Jest obecnych na rynku ruandyjskim już cały szereg polskich firm. Spośród tych najbardziej znanych, jak choćby ASECO w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i usług IT, ale także są zwykłe, małe firmy rodzinne, ci, którzy zdecydowali się tu po prostu przyjechać, zainwestować swoje środki w małe biznesy, w hotele, w branżę turystyczną. Także Polacy są już w tej chwili obecni tutaj na rynku ruandyjskim. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo tymi szczególnie obiecującymi obszarami współpracy są właśnie wspomniana energetyka, infrastruktura miejska, branża rolna, przemysł maszynowy, urządzenia dla przemysłu spożywczego, budownictwo, zarządzanie, w tym zarządzanie kryzysowe, a także zarządzanie zasobami wodnymi, ICT, wspomniane cyberbezpieczeństwo, w którym ta współpraca już dzisiaj też jest realizowana. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy też z Panem Prezydentem o kwestii bezpieczeństwa w naszych regionach, no, dla obu naszych krajów, choćby z uwagi na to, o czym mówiłem wcześniej, tą bardzo trudną przeszłość, także i Polski. Ta sytuacja pokoju i spokoju ma fundamentalne znaczenie. My dzisiaj jesteśmy niestety świadkami rosyjskiej agresji na Ukrainę od prawie 2 lat, od 24 lutego 2022 roku, tej inwazji tak zwanej pełnoskalowej, ale proszę pamiętać, że tak naprawdę ta inwazja rozpoczęła się w roku 2014, kiedy Rosja zaczęła w istocie okupować obszary Doniecka, Ługańska i Krym. Do Polski przybyło na przestrzeni ostatnich 2 lat kilka milionów uchodźców z Ukrainy. Część z nich rozjechała się po różnych miejscach w świecie. Część z nich do dzisiaj pozostaje w Polsce. Polacy wspierają bezinteresownie, dzieląc się chlebem przysłowiowym, przyjmując uchodźców z Ukrainy pod swój dach. My rozumiemy, co to znaczy agresja rosyjska, my rozumiemy, co to znaczy rosyjska okupacja, my rozumiemy znakomicie, co to znaczy zburzenie przez rosyjską armię domów i gwałt. Wiemy to doskonale, bo także Polska, także nasz naród to przeżył i dzisiaj, kiedy ktoś jest w takiej potrzebie, to dokładnie od nas otrzymuje wsparcie. Wspieramy Ukrainę i będziemy ją wspierali. Jeżeli Ruanda będzie w niebezpieczeństwie, także będziemy Ruandzie nieśli wsparcie, dlatego rozmawiamy o edukacji, także o tej edukacji wojskowej, po to, żeby Ruanda poprzez swoją młodzież, która jest gotowa bronić swojego kraju w przypadku jakiejkolwiek napaści, była bezpieczniejsza. Mamy nadzieję także w przyszłości na rozwijanie współpracy naszych przemysłów obronnych. O tym dzisiaj także mówiliśmy z Panem Prezydentem. Szanowni Państwo, ja jeszcze jutro spotkam się także z tymi, którzy tutaj w Ruandzie Polskę reprezentują od dziesięcioleci. Myślę tutaj o naszych siostrach zakonnych, o naszych misjonarzach, którzy pracują między innymi czy przede wszystkim w Kibeho. Odwiedzimy ich. To jest ważne miejsce, w którym wykonują swoje zadanie. Tym zadaniem tutaj jest niesienie wsparcia duchowego, ale także innego Ruandyjczykom. Są tutaj z nimi obecni, są z nimi zżyci, są naszymi wspaniałymi ambasadorami, tak jak powiedziałem, od dziesięcioleci. Jutro się z nimi spotkamy. Ogromnie dziękuję też Panu Prezydentowi za możliwość odbycia tej wizyty. To jest dobry kawałek drogi tutaj od Kigali. Trzeba 3 godziny jechać samochodem, ale ogromnie się cieszymy, że ta możliwość jutro będzie. Panie Prezydencie, jeszcze raz z całego serca dziękujemy za niezwykle życzliwe przyjęcie. Ogromnie dziękuję za możliwość rozmów z Panem Prezydentem i z przedstawicielami władz ruandyjskich. Ogromnie, Panie Prezydencie, dziękujemy za tą otwartość na polski biznes, za tą możliwość prowadzenia kolejnego spotkania biznesowego dzisiaj tutaj w Kigali, tego okrągłego stołu biznesu. Cieszę się, że biznesmeni będą ze sobą rozmawiali pod naszym prezydenckim patronatem, bo to
ma ogromne znaczenie dla zacieśnienia tej współpracy, to pokazanie ze strony najwyższych przedstawicieli państw zielonego światła dla działalności. Zapraszam jeszcze raz pana prezydenta z całego serca wraz z małżonką i delegacją do Polski. Liczymy, że ta wizyta wkrótce dojdzie do skutku i gratulujemy tego rozwoju Rwandy, który tutaj widać na pierwszy rzut oka, że jest to kraj ludzi ciężko pracujących, ludzi ambitnych, którzy właśnie chcą budować swoją pomyślność i dbają o swoją ojczystą ziemię. Gratuluję panie prezydencie tego z całego serca. Dziękuję bardzo. Thank you. Bardzo dziękuję. Thank you, Your Excellencies. Bardzo dziękuję. Teraz weźmiemy, można zadać po dwa pytania ze strony prasy. Grzegorz Tkaczyk, Fakty TVN. Panie prezydencie, chciałem zapytać, na ile wiarygodne są według pana twierdzenia Donalda Trumpa, że jeżeli zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to w bardzo krótkim czasie zakończy konflikt na Ukrainie? Czy według pana to jest realne i w jaki sposób miałoby się to wydarzyć? A także jak bardzo realne jest w tej chwili zagrożenie, w tej chwili wojną ze strony Rosji dla Polski? I pytanie do pana prezydenta Republiki Rwandy. Jak konflikt na Ukrainie jest odbierany w Rwandzie z perspektywy globalnego zagrożenia i kryzysu? Ja odpowiem tak. Może zacznę od potencjalnego zagrożenia rosyjskim atakiem na państwa NATO, bo rozumiem, że o to pan redaktor pytając o potencjalny atak na Polskę, tak? Bo tak na to trzeba patrzeć. Będzie to atak na Sojusz Północnoatlantycki, który musiałby wywołać oczywistą reakcję Sojuszu Północnoatlantyckiego wynikającą z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Powiem w ten sposób. Oczywiście, że taka groźba potencjalnie, teoretycznie istnieje wobec sytuacji, że niewątpliwie odrodził się rosyjski imperializm i niewątpliwie Rosja zaatakowała Ukrainę. Nie tylko w taki sposób częściowo skrywany, jak stało się to w 2014 roku, kiedy niby separatyści rozpoczęli okupację Doniecka, Ługańska, kiedy Rosja tak naprawdę rozpoczęła okupację Krymu. W istocie wiemy doskonale o tym, że to po prostu Rosja okupowała te ziemie od samego początku. Później, prawie rok temu, 24 lutego, mieliśmy do czynienia z pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę, która trwa do dzisiaj, więc niewątpliwie odrodziły się imperialne marzenia rosyjskie, ambicje rosyjskie, które muszą zostać zatrzymane. Czy one mogą spowodować atak na NATO, na Polskę? Jeżeli Polska będzie słaba, to na pewno niebezpieczeństwo takiego potencjalnego ataku będzie rosło. Jeżeli Polska będzie słaba, jeżeli Polska będzie silna, jeżeli będzie miała silną, dobrze wyposażoną armię, prawdopodobieństwo to w oczywisty sposób będzie gwałtownie malało. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na wojnę na Ukrainie, na klęski, jakie ponosi tam armia rosyjska w zetknięciu się z wyrafinowanym, wysokich technologiach sprzętem, który jest dostarczany Ukrainie z zachodu i bohaterstwem ukraińskich żołnierzy. Ja nie mam wątpliwości co do bohaterstwa polskiego żołnierza i nie mam żadnych wątpliwości w obronie ojczyzny i nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że jeżeli polski żołnierz będzie dobrze wyposażony, a zawarliśmy cały szereg kontraktów na najznakomitsze w tej chwili na świecie wyposażenie dla armii, jeżeli te kontrakty doprowadzimy do końca, jeżeli doprowadzimy również do modernizacji naszej bazy śmigłowców, przede wszystkim śmigłowców szturmowych, myślę tutaj o potencjalnym kontrakcie na Apache, to z całą pewnością Polska będzie bardzo silna wyrzutniami artyleryjskimi HIMARS i Chunmu, czołgami, które nabywamy ze Stanów Zjednoczonych i z Korei Południowej, armatohaubicami, które sami produkujemy. Myślę tutaj o Krabach, myślę tutaj też o K-9 z Korei, myślę o uzupełnieniu naszej floty myśliwskiej, zakup F-35, które już w tej chwili za moment znajdą się w rękach polskich pilotów, którzy kończą swoje szkolenie powoli w Stanach Zjednoczonych i niedługo już otrzymają polskie F-35 do tego, by na nich latać. Myślę tutaj o FA-50, o myśliwcach, które w tej chwili przybywają do nas z Korei Południowej. To są ogromne zakupy, które w tej chwili realizujemy. Mamy do tego także i jeszcze własną
produkcję, myślę choćby o wyrzutniach piorun. W związku z powyższym to się w tej chwili dzieje. Mamy nasz nowy transporter kołowy piechoty Borsuk, który mam nadzieję, że będzie sukcesem nie tylko na skalę polską, ale także będzie sukcesem dla Polski eksportowym, więc ten proces musi być realizowany. Jeżeli on będzie realizowany z powodzeniem, a wierzę w to, że będzie, to będzie to oznaczało ogromne wzmocnienie polskiego potencjału obronnego i wtedy prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku na nas spada praktycznie do minimum. Właściwie moim zdaniem zostaje wyeliminowane, bo polska armia będzie sama w stanie przeciwstawić się w obronie naszej ziemi, a wsparta przez Sojusz Północnoatlantycki, w szczególności przez Armię Stanów Zjednoczonych, której żołnierze są w tej chwili obecni w Polsce, z całą pewnością poradzi sobie w natychmiastowym odparciu każdego ataku. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Myślę, że w ogóle Władimir Putin wiele razy się zastanowi, zanim zaatakuje którekolwiek państwo NATO, bo przekonał się ostatnio, jaka jest różnica choćby w możliwościach technologiczno-sprzętowych pomiędzy tym, czym dysponują państwa NATO, a tym, czym dysponuje w tej chwili Rosja. Więc nie mam tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Umocnienie naszej armii oznacza umocnienie naszego bezpieczeństwa, oznacza minimalizację absolutną zagrożenia atakiem ze strony rosyjskiej, jak również każdym innym atakiem. I o to chodzi, dlatego realizujemy ten program, między innymi dlatego została przyjęta ustawa o obronie ojczyzny, po to zostały zawarte wszystkie umowy, mam nadzieję, że to będzie kontynuowane. Natomiast na pierwsze pytanie odpowiem krótko. Panie redaktorze, no, trzeba o to zapytać pana prezydenta Donalda Trumpa, który najprawdopodobniej będzie kandydatem także w następnych wyborach prezydenckich. Natomiast ja powiem tak, mogę powiedzieć z mojego osobistego doświadczenia jako prezydenta Rzeczypospolitej, który pracował kiedyś z panem prezydentem Donaldem Trumpem, kiedy realizował on swoją pierwszą kadencję prezydencką, jedyną jak do tej pory. To, do czego zobowiązywał się wobec mnie, zostało dotrzymane. Więc jeżeli ja jakąś obietnicę od prezydenta Donalda Trumpa otrzymałem, jeżeli mnie prezydent Donald Trump coś obiecał, to było to dotrzymane. Od tej strony mogę powiedzieć tak, prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Jeżeli coś mówi, to traktuje to poważnie. Tyle mogę w tym momencie powiedzieć. No tak, jeżeli chodzi o moje pytanie, po pierwsze chciałbym tutaj wyjaśnić coś. Z czasem był czas, kiedy świat, w tym Rwanda, znaczy jest to czas, w którym która pokazuje, jak bardzo jesteśmy współzależni, powiązani. To, co dzieje się w Rosji czy na Ukrainie, w Ukrainie, w innych regionach, w innych częściach świata, i tutaj my obserwujemy to, co tam się dzieje stąd, z naszej perspektywy. I to, co tam się dzieje, myślę, że my, którzy jesteśmy tyle tysięcy kilometrów z tamtego miejsca, to wiemy, co tam się dzieje. Także w różnym czasie, w różnych okresach różne rzeczy się działy tutaj w Rwandzie. Ogólna ludność ludzie patrzą, śledzą to, co się dzieje, co tam się dzieje. Nawet odczuwają efekty, skutki tego w różny sposób, w różnych formach. Kryzys energetyczny, który się pojawił, nawet kryzys zbożowy, braki zboża, żywności. I to dotyczy nie tylko samej Rwandy, ale całego afrykańskiego kontynentu. Także tutaj Rwanda zdaje, wiemy, co się dzieje w różnych częściach świata, w innych częściach świata i też to, co się dzieje na naszym kontynencie.
Ludzie rozumieją, co się tam dzieje. To w Rwandzie. I to w zasadzie wyjaśnia wszystko. Ale to uczy nas, jaki ten świat jest mały w rzeczywistości. Tak. Coś, co się dzieje w jednym kraju, dotyczy kraju, który jest, może być położony tak daleko. I tutaj to pokazuje, jak bardzo jesteśmy współzależni, powiązani, ale także jak te odległości się zmniejszają z samego tego powodu, tych faktów, tej rzeczywistości. Także zwyczajni ludzie w Rwandzie, to spowodowało to, że zaczęli myśleć, bo zaczęli się zmierzać z rzeczami, które ich dotyczą bezpośrednio, z sytuacjami, które bezpośrednio ich dotyczą. I tutaj sam mały rozmiar tego kraju, Rwandy, prawda, jakby potęguje to, jak odczuwamy różnego rodzaju impulsy z zewnątrz. Ludzie, Rwandyjczycy chcą, po prostu życzą sobie, żeby to, cokolwiek się dzieje na świecie, to czego jesteśmy dzisiaj świadkami, skończy się. Jestem pewny, że wielu ludzi nie wie, jaki sposób się to skończy, ale jest taka nadzieja, taka chęć. Tutaj spowodowana frustracją, czasami takim uciskiem, uczuciem ucisku z powodu tych impulsów. Tak to ludzie czują, że żyjemy w jednym bardzo ściśle powiązanym ze sobą świecie i to, co się dzieje w jednej części świata, bardzo dotyka ludzi w innych krajach. Nawet jeżeli ludzie wiedzą, że nie za bardzo mogą jakby rozwiązać te problemy, ale mają nadzieję, chcieliby, żeby był pokój w tamtych regionach świata, w odległych regionach świata. Tak, żeby i ludzie Rwandyjczycy, żebyśmy my poczuli się bezpiecznie i żebyśmy nie, żeby ich życie, nasze życie nie było tak, na nasze życie nie wpływało tak, to, co się dzieje. Także to jest to, co to tak mogę wyjaśnić i odpowiedzieć w taki sposób na Pana pytanie. Dziękuję bardzo. Teraz będzie pytanie z Kigali Today. Dziękuję. Nazywam się Ignat Kazuel. Pracuję na Kigali Press. Pytanie dotyczy do obu panów prezydentów. Co nasze dwa kraje, czego się nauczyły z tego, co się działo od 1944 roku. Tutaj mieliśmy sytuację, w której była bardzo... I tutaj pytanie, co mogą oba kraje zrobić razem, współpracując, żeby zapobiec takim sytuacjom? Dziękuję bardzo. Ekscelencjo, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, panie redaktorze, siłą rzeczy, odpowiadając na to pytanie, muszę wrócić do tego, co mówiłem wcześniej w swoim pierwszym oświadczeniu. Tak, mamy rzeczywiście w swojej historii, my trochę tej dawniejszej, społeczeństwo Rwandy w tej świeższej historii sprzed 30 paru lat, bardzo, 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 bardzo trudne, dramatyczne, niezwykle bolesne doświadczenia. Ale na takich bolesnych, niezwykle doświadczeniach, poza cierpieniem ogromnym, które one wywołują i które bardzo trudno jest często, żeby się serce z nich wyleczyło,
Buduje się także i szlachetność człowieka, buduje się także jego wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, jego wrażliwość także na to, że również i człowiek żyjący obok niego, również i sąsiad jego chce żyć w spokoju, w świecie dobra, w świecie, w którym może się spokojnie rozwijać, w którym może się spokojnie realizować, wychowywać swoje dzieci, budować swoją zamożność. I to jest taka wartość, którą myślę, że mamy wspólnie, zarówno w Rwandzie, jak i w Polsce. Myślę też, że nasze społeczeństwa, zarówno polskie społeczeństwo, jak i ruandyjskie społeczeństwo, to są społeczeństwa ludzi, którzy umieją pracować ciężko i wytrwale na swój sukces. I to jest niezwykle ważne. My Polacy umiemy bardzo ciężko pracować na swój sukces. Tutaj w tej chwili w Rwandzie widać, że także i społeczeństwo Rwandy pod dobrymi rządami pracuje bardzo wytrwale, spokojnie i konsekwentnie na swój sukces. To widać po prostu na ulicach Kigali, to widać, kiedy się patrzy na Rwandę. Mówię o tym tutaj głośno, bo słyszy to wielu moich rodaków w Polsce, potencjalnych biznesmenów, którzy mogą tutaj zainwestować swoje pieniądze, którzy mogą zwrócić uwagę na Rwandę jako na miejsce do rozwijania swojego biznesu, swojej aktywności. Jest to kraj, który na pewno stwarza ku temu warunki. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i ludzie, którzy tutaj żyją, rozumieją, co to znaczy, jak powiedziałem, wytrwale i spokojnie ciężko pracować na swój sukces, uczciwą pracą. Więc to jest niezwykle istotne. Poza tym, to mówię do moich rodaków, jest to kraj przepięknej, niezwykłej przyrody, bardzo miłego klimatu i myślę, że każdy z Polski, kto przyjedzie do Rwandy, czy to jako turysta, czy jako ktoś, kto ma zamiary gospodarcze, biznesowe, z całą pewnością będzie pod ogromnym wrażeniem i będzie zachwycony z tych warunków klimatyczno-przyrodniczych, które tutaj są. To jest piękna, wspaniała część kontynentu afrykańskiego. Można powiedzieć, że taki dar dla tutejszego społeczeństwa od Pana Boga, że ma tak piękne otoczenie, które daje zarazem tak wielkie możliwości rozwoju. Nie mam co do tego wątpliwości, że Rwanda rozwija się znakomicie i że z całą pewnością stanowi dzisiaj absolutną czołówkę rozwojową Afryki. Tym bardziej, że byłem już w całym szeregu krajów afrykańskich i mogę to, będąc tutaj, powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Dlatego zachęcam wszystkich moich rodaków do zainteresowania się potencjalnymi możliwościami gospodarczymi, inwestycyjnymi tutaj w Rwandzie, a wszystkich w ogóle zachęcam do tego, żeby po prostu zobaczyć Rwandę. Jeżeli mają takie możliwości, jeżeli będą chcieli wybierać się do Afryki, na pewno Rwandę warto na trasie swojej podróży, czy jako cel swojej podróży oznaczyć. Dziękuję, panie prezydencie. Myślę, że odpowiadając na to pytanie, to, tak jak już wcześniej powiedziano i tutaj pan prezydent doda wiele rzeczy już powiedział na ten temat, historię naszych różnych krajów i narodów mają również, dotyczą również różnych społeczeństw i to mamy tutaj wiele do nauczenia się, możemy się wiele nauczyć z tego. Także ludzie, którzy zostali złapani w pułapkę danej sytuacji, która uniemożliwia im rozwój osobisty czy postęp w ich życiu osobistym. Także patrząc na historię naszych obu krajów, Polski i Rwandy, przeżyliśmy bardzo duże, bardzo kompleksowe sytuacje kryzysowe w historii oba nasze kraje. Bardzo w tym również wielkie tragedie. No i tutaj takie porównanie, jak nasze społeczeństwa i jakie,
jak nasze społeczeństwa, nasze kraje przeszły z tej sytuacji traumatycznej, która tak dotknęła nasze kraje, jak to zostało wykorzystane. Ruanda jest postrzegana w Polsce. Myślę, że trzeba się, że przede wszystkim tutaj w różnych postaciach budujemy różne możliwości, które tutaj w dziedzinie wojskowej, obronności, bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, różne dziedziny zostały rozwinięte, no, również na poziomie rozwoju samych ludzi ogólnie. No i gospodarczo oczywiście. Trudności, które, ale rozwój, który trzeba tutaj spojrzeć na to, jakiś ogólny rozwój, który no, chcemy rozwijać globalnie, rozwijać naszą gospodarkę. Myślę, że mamy tutaj wiele do zrobienia i możemy razem sobie pomóc. Nasze kraje mogą sobie wzajemnie bardzo pomóc w różnych postaciach. W jednych dziedzinach więcej jeden kraj może dać drugiemu, w innych dziedzinach odwrotnie. Jest wiele możliwości, które mamy tutaj, które istnieją. Ogólne, no, mamy też pewne ogólne szerokie nadzieje, takie coś, co chcemy osiągnąć razem, żeby coś razem rozwijać, żeby się korzystać z tego rozwoju. W taki sposób, żeby oba te nasze kraje w jak najlepszy sposób z tych historycznych lekcji, które przeżyły nasze społeczeństwo, nasze kraje, żeby z tego wykreować coś nowego. I jednocześnie, żeby zapobiegać, żeby znowu nie powtórzyły się jakiekolwiek takie tragedie. No i tak, żeby nasze społeczeństwo, nasze kraje były w stanie skutecznie się zabezpieczać przed wszelkimi takimi zdarzeniami, budować razem wzajemne zrozumienie, właśnie czerpiąc z tych lekcji przeszłości. I budując jakieś nowe możliwości na bazie, i pomimo tych może trudności, jakie w tej chwili istnieją, ale musimy w naszej współpracy obu krajów musimy iść naprzód. For your valuable time today. Allow me on behalf of the media to wish His Excellency President Duda and his delegation a pleasant stay in Rwanda. Chciałabym życzyć tutaj w tym miejscu całej delegacji panu prezydentowi Dudzie oczywiście miłego pobytu tutaj.